10 stycznia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Wspinali się na choinkę ustawioną w centrum miasta. Zdarzenie uwieczniły kamery monitoringu. Trwa śledztwo w sprawie nieprawidłowości w spółce Bestgum. Kolejny przypadek kradzieży pieniędzy z konta za pomocą karty płatniczej. Schronisko dla bezdomnych zwierząt nadal przyjmuje żywe choinki. Dotacje na wymianę pieców. Gigantyczne jabłko. Siatkarze PGS Skry dla WOŚP. PGS Skra zagra z MKS-em Będzin. Dzisiaj nad ranem strażnik miejski zauważył na miejskim monitoringu dwie osoby, które wspinały się na choinkę ustawioną na placu Narutowicza. Jeden ze śmiałków, próbując z niej zejść, niestety spadł. Na miejscu pojawiły się patrole Straży Miejskiej i karetka pogotowia. Rokrocznie w okresie świątecznym na placu Narutowicza można zobaczyć przystrojone choinki. Jedna z nich na tyle wpadła w oko dwóm mężczyznom, że postanowili się na nią wspiąć. A warto dodać, że jej wysokość to prawie 7 metrów. Chcieli zdobyć szczyt i można powiedzieć, że prawie im się to udało. Wszystko zostało uwiecznione na kamerach miejskiego monitoringu. Dzisiaj w nocy około godziny 3:26 na placu Narutowicza trzech pijanych mężczyzn postanowiło wspiąć się, dwóch z nich postanowiło się wspiąć i wspięło się na choinkę, która się znajduje tutaj w centralnym miejscu na placu. Jeden z nich nawet z samego czubka prawie spadł na ziemię. Strażnicy oczywiście ich ujęli, ukarali mandatami karnymi. W tej chwili są szacowane szkody, ponieważ zostały tam porozrywane światła ozdobne, ozdoby świąteczne. Myślę, że będzie powyżej 1000 zł tutaj koszt naprawy całego tego oświetlenia. Będą też odpowiadać właśnie za uszkodzenie mienia. Natomiast w nocy kamery monitoringu miejskiego czuwają nad bezpieczeństwem i również nad ozdobami świątecznymi, infrastrukturą miejską. I udało się dzisiaj właśnie przy pomocy monitoringu miejskiego ująć dewastujących mężczyzn właśnie ozdoby świąteczne. Zwłaszcza osoby nietrzeźwe tracą jak gdyby zdrowy rozsądek i nie wiem, czy to są pomysły związane z tym, że z niespełnieniem marzeń, że wspiąć się na czubek choinki, ale to jest po prostu też zachowanie bardzo niebezpieczne, ponieważ można poważnie się poturbować. Tutaj do tej sytuacji było wzywane też pogotowie ratunkowe, ale na szczęście jeden z tych mężczyzn po prostu, który spadł, nie doznał obrażeń, nie wymagał hospitalizacji. Ale często się zdarzają takie sytuacje, często zdarzają się również sytuacje przewracania koszy przydrożnych, wyrywania ławek, bójki, jakieś takie właśnie sytuacje załatwiania potrzeb fizjologicznych właśnie. Monitoring do tego służy, żeby przeciwdziałać takim sytuacjom i staramy się tutaj czuwać i tak, żeby i to, co miasto robi, co nowego umieszcza w przestrzeni miejskiej, żeby było szanowane, żeby było chronione. Czy w spółce Bestgum doszło do nieprawidłowości podczas przeprowadzonych postępowań przetargowych od lipca 2015 roku do 2016 roku? To sprawdzają funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa trwa od 2017 roku. W tym czasie przesłuchano kilkadziesiąt osób. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Firma Bestgum specjalizuje się w wulkanizacji taśm i produkcji wyrobów gumowych, m.in. dla bełchatowskiej kopalni. Generalnie wszystkie czynności, które wykonujemy, czy CBA wykonuje na polecenie prokuratury, są związane ze śledztwem, które jest prowadzone, a które dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki Bestgum. I te czynności, które są aktualnie wykonywane, znaczy niekoniecznie dzisiaj, ale w obecnym czasie wykonywane, mają na celu zweryfikowanie dotychczas zgromadzonych w toku postępowania dowodów. Z uwagi na to, że śledztwo jeszcze będzie się rozwijać, to więcej raczej powiedzieć pani nie będę. Mamy zabezpieczone jakieś dokumenty, mamy jakieś ustalenia i trzeba po prostu sprawdzić, czy mamy podejrzenie, że w związku z tym, co jest zabezpieczone, miały miejsce jakieś nieprawidłowości. I trzeba to teraz zweryfikować w różny sposób, poprzez oględziny, przeszukania, przesłuchania świadków. A kiedy śledztwo może się zakończyć?
Oj, to jeszcze myślę, że kilka ładnych miesięcy będzie, czyli to jeżeli do końca tego roku się zakończy, to będzie dobrze. Kolejny przypadek kradzieży pieniędzy z konta za pomocą karty płatniczej. Kobieta, której skradziono portfel z kartami z konta, straciła blisko 350 zł. Policja zatrzymała w tej sprawie mężczyznę. 48-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. 7 stycznia 2019 roku po godzinie 17 bełchatowscy policjanci zostali poinformowani o kradzieży portfela z dokumentami i kartą płatniczą. Tego samego dnia pokrzywdzona zorientowała się również, że z jej konta zniknęło 350 zł. W sprawę zaangażowali się kryminalni i rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Ustalili, że złodziej, posługując się kartą płatniczą, dokonał 11 transakcji płatniczych w różnych miejscach handlowych na terenie Bełchatowa. Okazało się również, że wizerunek sprawcy został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Dociekliwość i zaangażowanie policyjne przyniosły sukces. Sprawca został zatrzymany już następnego dnia po kradzieży. Okazał się nim 48-letni bełchatowianin. Mężczyzna nie krył swojego zaskoczenia zatrzymaniem. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, usłyszał już zarzuty, wyjaśnił, że do takiego zachowania zmusiła go trudna sytuacja finansowa. Odpowie teraz za przywłaszczenie i kradzież z włamaniem. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Schronisko dla bezdomnych zwierząt nadal przyjmuje żywe choinki. Warunek jednak jest jeden. Muszą to być choinki z korzeniami. Żywe świąteczne drzewko jest niewątpliwie piękną ozdobą domu. Raz zakupiona w doniczce z korzeniami może zyskać drugie życie. Zamiast po świętach trafić na śmietnik, można takie drzewko oddać do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Już mamy pierwsze efekty naszej akcji, mamy pierwsze choinki, które tutaj zostały przywiezione. Cały czas dostajemy telefony z zapytaniami, kiedy, gdzie można tą choinkę przywieźć. I też mamy pierwsze choinki, które zostały odebrane od osób, które nie miały transportu, tak, przez pracowników PGM. Także jak Państwo widzicie, mamy kilka różnych możliwości, żeby podarować nam choinkę, tak, która może mieć drugie życie w schronisku i służyć naszym podopiecznym. Plac jest wystarczająco duży, by można było w nim zasadzić sporo drzew. Tak, no z racji tego, że naprawdę posiadamy dosyć duży plac i to tych drzewek może wejść tutaj bardzo wiele. Możemy wykorzystać je na wiele sposobów. Tak jak już wcześniej mówiłem, że tworzymy z nich bariery dla hałasu, tak, też osłonę przed wiatrem dla kojców, a także jakby tutaj ściany, które dają cień przy dużym słońcu latem. Na pewno je wykorzystamy dobrze, postaramy się, żeby wszystkie drzewka, które tutaj do nas dojadą, się przyjęły, zrobimy wszystko. Wiadomo, że nie zawsze wszystko się uda, ale będziemy się starać, zaopiekujemy się nimi tak, żeby służyły naszym podopiecznym jak najlepiej, jak najlepiej. Więcej informacji pod numerem telefonu 44 633 38 77 lub komórkowy 600 185 657. Choinki można dostarczać na teren schroniska w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 oraz w soboty od 10 do 16. W razie problemów z transportem należy skontaktować się pod numer telefonu 506 123 460. Bełchatowianie, którzy zdecydują się na wymianę starego pieca, tak zwanego kopciucha, na nowoczesny i przyjazny środowisku, mogą liczyć na zwrot kosztów w wysokości 5000 zł. Z programu dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w Bełchatowie może skorzystać kilkadziesiąt osób. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby, które chcą wymienić źródła ciepła używane paliwami stałymi na piece gazowe, ciepło systemowe dostarczane przez PEC, czy chcą zamontować instalacje odnawialne źródeł energii. Z programu mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe, ale również i przedsiębiorcy. Osoby zainteresowane mogą już składać wnioski w Wydziale Rozwoju Miasta Bełchatowskiego Magistratu. Rada Miasta zaakceptowała tę formę pomocy mieszkańcom i walki ze smogiem w mieście. Na podstawie uchwały radnych w tegorocznym budżecie na ten cel zabezpieczono 200 000 zł. Ta rzeźba przybyła do Bełchatowa wraz z postumentem marszałka Piłsudskiego. Jest nawiązaniem do symbolu miasta i na stałe została zainstalowana w jabłoniowym sadzie. Pokaźnych rozmiarów jabłko wykonane z brązu jest ozdobą jabłoniowego sadu. Wykonane zostało przez artystów z Czongradu przy okazji powstania postumentu Józefa Piłsudskiego. Do Bełchatowa obie rzeźby dostarczono w tym samym czasie.
Jabłko umieszczone zostało tuż przy wejściu do sadu, tak by natychmiast było widoczne. Kosztowało ono 19 tysięcy złotych. W sobotę 12 stycznia o godzinie 17.30 w holu na parterze MCK PG Giganty Mocy odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Dariusza Piwowarskiego. Artysta fotografią interesuje się od dzieciństwa. Na początku była to czarno-biała fotografia i zdjęcia wywoływane w ciemni. Dzisiaj to obrazy zatrzymane w kadrach, pełne kolorów i klimatu. Wystawę będzie można oglądać do końca stycznia. 13 stycznia odbędzie się 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie do gry włącza się również PG z Krabełchatów. Od godziny 13.30 swój panel podczas wielkiej imprezy będzie miała PG Skra. W Galerii Olimpia będzie można spotkać Kacpra Piechockiego i Kamila Droszyńskiego, a Karol Kłos poprowadzi siatkarskie licytacje, w których będzie można wylicytować siatkarskie gadżety. Bełchatowski klub zaprasza również do internetowych licytacji wyjazdu na mecz Ligi Mistrzów z zespołem PG Skra Bełchatów, kolacji z Jakubem Kochanowskim oraz Kacprem Piechockim, a także złotego medalu za Mistrzostwo Polski w sezonie 2017-2018. Cały dochód zostanie przeznaczony na cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po noworocznej przerwie od gry PG Skra wraca na ligowe parkiety. Siatkarze Roberto Piazzy w najbliższy piątek w ramach 15. kolejki Plus Ligi zmierzą się z MKS-em Będzin. Zarówno dla PG Skry, jak i rywali ze Śląska będzie to pierwsza konfrontacja o punkty w 2019 roku. Bełchatowianie ostatni ligowy mecz rozegrali 28 grudnia z Chemikiem Bydgoszcz i co najważniejsze, pojedynek zakończyli zwycięstwem. Natomiast rywale z Będzina w starciu z Treflem przegrali 3-0. Obecnie PG Skra zajmuje 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Natomiast siatkarze MKS-u zajmują miejsce 13. Jak rozstrzygną się losy piątkowego meczu, przekonamy się po godzinie 17.30. Transmisję z tego spotkania będziecie mogli Państwo obejrzeć za pośrednictwem sieci Dolsat na kanale Polsat Sport. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.